Witam Panie Andrzeju. Dobry wieczór. Dobry wieczór już. Zastanawiałem się, jaką porę mam. Już zdecydowanie wieczór. Troszkę tutaj Pana ominęło, ale na scenie się naprawdę wiele działo. Widzieliśmy piękny, wzruszający koncert. Czy Pan też się czuje wzruszony? Tak, chociaż ja jestem takim człowiekiem, jestem oldschoolowy bardzo i wydaje mi się, że pokazywanie zbyt dużego wzruszenia na scenie to nie jest dobra sprawa, że przede wszystkim rzemiosło, a potem troszkę gdzieś tam tych emocji. Dzisiaj było trochę tego, no wszystko było dobrze. Jak zobaczę nagranie, to wtedy wystawię będzie sobie noty. Aha. 30 lat to naprawdę ogrom czasu. Jak wiele się zmieniło od Pana początków na scenie? Jak Pan je wspomina w ogóle? Tak naprawdę to jest wszystko mgnienie oka i wiadomo, że życie nas wszystkich płynie bardzo wartko, bardzo szybko. Kończymy szkołę, potem 20 lat później spotykamy się ze swoimi ludźmi, nie wiem, z roku akademickiego, czy z liceum, czy z innych miejsc i myślimy sobie, jak to? Przecież to było wczoraj, tak? Dopiero wychodząc na scenę i oglądając te materiały, uśmiechamy się do siebie i to ja? To naprawdę ja? Naprawdę tak mówiłem i naprawdę tak wyglądałem? No ale to wszystko fajnie. Mało tego, oczywiście bardzo, bardzo się cieszę, że to wszystko jest moją drogą i moim bogactwem jakoś tam, ale też chcę powiedzieć, wiecie co, mnie się wydaje, że mam najlepszy czas w życiu teraz. Dlaczego? Najlepiej się ze sobą czuję i to jest najważniejsze. Zobaczył Pan też archiwalne swoje zdjęcia dzisiaj na scenie. Poznał tam Pan siebie? No oczywiście, że tak. Chociaż myślę, że to dużo odwagi czasami było w tych różnych kreacjach. Czy to jest wciąż ta sama osoba, czy jednak już teraz mądrość życiowa jest zupełnie inna? Nie, ja uważam, że przez całe życie jesteśmy głupi, tylko w różnym stopniu, więc to byłby jakiś kolosalny błąd, gdybyśmy mówili sobie teraz jesteśmy mądrzy. Myślę, że dopóki za kilkanaście lat powiemy sobie, że dzisiaj też byliśmy głupi, to znaczy, że jest w nas odrobina chociaż rozsądku, a ja uwielbiam rozsądek w sobie mieć. Piękne przesłanie. Chciałam jeszcze zapytać, jak Pan prywatnie będzie świętował te 30 lat na scenie? Jutro mam koncert i pojutrze też mam koncert. I nie ma czasu na odpoczynek. Dopiero w poniedziałek wrócę do swojego lekarza, on mi zajrzy do nosa i gardła i powie, co dalej. A w domu, ja jestem bardzo domowym człowiekiem, kocham swoją rodzinę, najkochańszą na świecie naprawdę i może ja nie opowiadam o niej zbyt dużo i zbyt wiele publicznie, ale kocham, jestem kochany przez najbliższych, przez rodzinę i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A potem wychodzę do ogródka, grzebię w ziemi i tam takie różne domowe rzeczy. No właśnie, czy to życie na obrzeżach wielkiego miasta jest typowo dla Pana? Ja w ogóle mieszkam na wsi. Na wsi, dobrze, nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak, ja w ogóle mieszkam na wsi i to jest dla mnie bardzo, bardzo wypoczynkowe miejsce, ale zupełnie serio jest tak, że pracuję w ogrodzie, że tam w warzywniku może najmniej, ale trochę przy kwiatach, trochę przy krzewach, drzewach. Uwielbiam tę robotę, więc to jest coś takiego, co jest odskocznią dla życia w tłumie. To proszę jeszcze zdradzić, kto tutaj dzisiaj Pana wspierał w tym szczególnym dla Pana? Kuba Batach oczywiście, który prowadził koncert, Matt Das, który był gościem specjalnym, dodatkowi muzycy i dziewczyny śpiewające i chłopaki, troszkę większa obsada, no i przede wszystkim mój zespół oczywiście, z którym od wielu, wielu lat w tym samym prawie składzie gramy, a poza tym no to jak się okazało, bardzo duża grupa przyjaciół, znajomych, którzy wyłaniali się to tam, czy przed koncertem, czy po koncercie. No fajnie jest wiedzieć, że się ma bliskich ludzi wokół siebie. I chyba też nieznajomych, którzy co chwilę tutaj wykrzykują Pana imię. Ślicznie dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam serdecznie. No witamy pięknie. Dzisiaj wyjątkowe święto dla Was szczególnie. Mamy to ćwierćwiecze, 25 lat na muzycznej scenie. Jak się z tym czujecie? No fantastycznie. Młodzi duchem, młode, że tak powiem, ambitne, plany przed nami, ale jak się czujemy z tym bagażem doświadczenia?
No jest to spory dorobek, jest to piękny czas, który przeżyliśmy, objeżdżając kulę ziemską 50 razy. Mamy fanów rozsianych po całym świecie, kochają naszą muzykę, kochają nasze stare przeboje, pokochali nasze nowe przeboje. I to jest chyba fenomen w ogóle tego, że i też tego, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w tak fantastycznym gronie, gdzie 7 artystów z różnych estetyk muzycznych przyjął nasze zaproszenie do tego koncertu jubileuszowego, do tego, że mogliśmy razem celebrować to z telewizją Polsat, z fanami też, którzy są rozsiani po całym świecie. No i jednym słowem, jeden wielki sukces, uważam, to piękny wieczór, piękne podkreślenie tego, że muzyka absolutnie łączy ludzi, jest ponad podziałami i muzyka po prostu otwiera te szczechy w różne przestrzenie. Pisząc piosenki w górach, ja nie wiem, gdzie ona trafi, kto ją będzie kochał, kto w tej piosence się zakocha, kto w tej, przy tej piosence będzie tańczył pierwszy taniec na weselu, kto przy tej piosence będzie przemierzał szlaki, że tak powiem, czy górskie, czy gdzieś tam jakieś inne. Także to jest jakby fenomen. Pisanie, tworzenie, kreowanie. Naprawdę cieszymy się, że świętujemy ten jubileusz tu w Sopocie z tą najlepszą publicznością w Polsce. Dokładnie. My po raz pierwszy jako Goles Orkiestra w Sopocie byliśmy w 2000 roku. Wtedy ten amfiteatr zupełnie inaczej wyglądał. Miał zupełnie inny anturaż. Dzisiaj jest to bardzo dobre miejsce do grania i co najważniejsze, to jest najlepsza publiczność, jak to się mówi, na świecie, która rozumie, która czuje, która, że tak powiem, odczuwa nasze najmniejsze gesty na scenie i wspaniale reaguje, śpiewa, tańczy. To jest taki naprawdę poziom adrenaliny dla nas. Czujemy się fantastycznie, że tak powiem, tutaj móc wykonywać utwory, które już mają, jak to się mówi, ćwierć wieku. Najważniejsze to, że były emocje na koncercie. Były łzy wzruszenia. To było kilkakrotnie. Widzieliśmy wśród ludzi, mi nawet samego ścisnęło też w gardle, kiedy zapowiedzieliśmy nasz koncert, kiedy mama miała nas tutaj wprowadzić. Mama dzisiaj nie jest z nami, jest akurat świeżo po operacji, ale przed operacją zdążyła jeszcze nagrać powitanie, otwarcie tego festiwalu. Ludzie mieli naprawdę łzy w oczach, także my życzyliśmy mamie powrotu do zdrowia, były owacje na stojąco. No, wprowadziliśmy ludzi, przede wszystkim jeszcze słuchaczy, widzów, w górskie piękne klimaty. Scenografia była oczywiście okraszona górskimi widokami, górami. Były instrumenty etniczne, były dudy, były trąbity, były rogi pasterskie. Także po prostu było bogactwo karpackie, które jest niepowtarzalne, bo to mało, nie znam drugich takich zespołów, żeby aż tak dogłębnie krzewiły tą kulturę i pokazywały to piękne, bo to jest po prostu fenomen. Ale druga sprawa, no wszystkim byli, było 7 wspaniałych artystów, naprawdę mega tuzów polskiej estrady, taki jak Kaja, która śpiewała cudownie słodycze, wyskoczyła z torciku. Był Kamil Bednarek, śpiewał Kto się ceni, leżał tam z tyłu na trawie, szedł, prawda, do nas. Był oczywiście Kuba Bada, który śpiewał lornetkę ze świętej pamięci z Byszkiem, który tą lornetkę wykonywał w fenomenalny sposób w 2000 roku. Oczywiście był zespół Enace, który rozwalił z nami system piosence Pędzą konie. Był Gromi, z którym zagraliśmy również premierę Tylko ty, piosenkę, gdzie były pokazane nasze materiały ze ślubów, z wesel i Pawła i mojego. Był oczywiście Boom Orkestar, świetna bałkańska kapela. No i Piotr Sługowski, który też rozwalił system, śpiewając piosenkę Crazy Smell F. Także jedynie sobie uważam, to bardzo udany występ i przejdzie na pewno do historii. Zdecydowanie, tutaj kilkukrotnie już wybrzmiało, że ta noc należy do Goles Orkiestra. 25 lat to kupę czasu tak naprawdę. Jak oceniacie ten show business i waszą karierę muzyczną? Jak wiele się zmieniło przez te 25 lat? No przede wszystkim, gdy Goles Orkiestra powstawała, dokładnie w 1998 roku, bo 99, czyli 25 lat, to było dokładnie wydanie naszej pierwszej płyty, Goles Orkiestra 1. I to właśnie dzisiaj to świętowaliśmy. Jak przez ten okres się zmieniło? Bardzo dużo. Wtedy dopiero na przykład wchodził internet, wtedy nie było YouTube'a, nie było wtedy Facebooka, Twittera, Instagrama. Wtedy mieliśmy własną stronę, prawda, internetową, gdzie były zamieszczone jakieś najważniejsze informacje o zespole, jakieś zdjęcia. Ale nie było... Zaznaczę, że w dwóch językach, po polsku, tak, i po angielsku. Tak, rzeczywiście. W 99 roku. Więc wtedy rzeczywiście promocja utworów, piosenek, twórczości wyglądała zupełnie inaczej. To były właśnie wydawnictwa, jeśli chodzi o płyty i kasety, które wtedy właśnie się sprzedawały. I przede wszystkim prasa i lokalne radia, telewizja. To są wszystkim te, że tak powiem, nośniki, które można było pokazać gdzieś tam dalej. No warto zaznaczyć, że przez ten czas sprzedaliśmy prawie 7 milionów płyt. Także to dla dzisiejszych artystów to jest chyba nieosiągalna rzecz. To jest jakby, to się nie ma nijak tam do otworzeń w internecie z całym szacunkiem, tylko jakby ekonomicznie to jest w ogóle, to jest inna jakby, no troszeczkę inna sfera, że tak powiem,
I my cieszymy się też z tego, że od początku powołaliśmy jakby swoją firmę fotograficzną. Golec Fabrykę. Ona ma 25 lat. Ma się dobrze. Wszystkie fonogramy wydajemy sami. Także wzięliśmy po prostu biznes w swoje ręce i to bym każdemu artyście młodemu polecał, żeby tak też się stało. To nie jest łatwe, bo to jest trudne. Dzisiaj artyści mają z jednej strony łatwiej, bo mają internet wszechobecny, ale żeby napisać piosenkę, żeby pokochały tą piosenkę cztery pokolenia. Kolenie, tak. Bo to jest fenomen Golec Orkiestry, że nas po prostu słuchają cztery pokolenia. Młodzi, starzy, myśmy odświeżyli, odmłodzili słuchacza bardzo poważnie. Nawet robiliśmy ostatnie badania, że nasz słuchacz w wieku 13-18 odmłodził się 100% poprzez właśnie kolaborację z raperami. I to jest jakby też jakiś fenomen i my gramy dużo na Jałwynaliach i widzimy, jak ta młodzież szaleje przy piosenkach Golców. Oni po prostu kochają Golców i to jest też jakby, w ogóle ja się pytam, o co chodzi i skąd to się bierze, ale to jest po prostu jakby, no, to jest jakby po prostu to, że muzyka nie zna granic i pod każdym względem. I tego łączenia się tych artystów i też wchodzenie jakby w różne sfery, choćby te wiekowe. I to jest fenomen muzyki i tego się trzymamy i chcemy się odmładzać, odświeżać. Oczywiście te stare klimaty są też cudowne, też piękne i za to też mamy, że tak powiem, stałych, wiernych fanów, którzy przyjechali na ten festiwal do Sopotu naprawdę z całego świata. Z całego świata dzisiaj mieliśmy fanów, były te banery wideo widoczne, oni się szykowali, oni się, że tak powiem, przygotowali i to jest też wielkie szapoba dla tych naszych kochanych fanów. A przede wszystkim muzyka się przez te 25 lat bardzo zmieniła, prawda? Nurty się zmieniły. Gdy Golec Orkiestra startowała, wtedy na topie był nurt muzyki rock'n'rollowej. Tak. Pop rock'n'roll. Tak. Później wszedł, prawda, nurt muzyki folk. To się pozmieniało. Wtedy dopiero raczkował chociażby rap, hip-hop. Te zespoły dopiero się, że tak powiem, tworzyły. No dzisiaj widzimy, jaki jest arsenał zespołów, możliwości, także no, zmiana jest bardzo duża. A nawiązując do czynników ekonomicznych, o których tutaj sami wspomnieliście, czy w tamtych czasach, na początku kariery, zdarzało wam się grać koncerty za darmo? Czasami oczywiście. Człowiek musi zagrać tak zwane koncerty za darmo, frycowe, jakieś promocyjne tematy, ale to się cały czas nawet wydarza. Jeżeli ktoś chce mi coś zaprezentować, chce mi coś pokazać nowego, to trzeba pierwsze wyłożyć, żeby później zbierać. Trzeba zasiać, a później się zbiera żniwa. Tak to działa. Trzeba wyłożyć pierwsze, a później oczywiście czekać na efekt, jeżeli się to robi od serducha, z przekonaniem. A ja zaznaczę jeszcze jedną rzecz. W muzyce, mówię to z perspektywy już wielu lat, najważniejsza jest wiarygodność po prostu i jakby taka wiarygodność, ale też taka po prostu, Paweł, daj mi to słowo, wiarygodność, autentyczność tak. W przekazie. Być prawdziwym na scenie. Być prawdziwym, to jest właśnie nie sztuka. Robić maski sztucznej, nie. Oni tacy są, naprawdę są na serio, oni są tacy naprawdę. I to jest dla mnie, kurczę, taki artyzm, taki, który przetrwa próbę czasu. No bo to wiadomo, że można kreować się na różne tam tematy, w prawo, w lewo, okej, okay, no to jest jakby jakaś tam wizja, ale jak jest coś taki autentyczny, wiarygodny, to przetrwa naprawdę kupę czasu, bo to ludzie momentalnie wyczuwają. My jesteśmy instrumentalistami, prawda? Muzykami, którzy się wykształcili w liceum muzycznym czy akademii muzycznej i właśnie widzimy, jakie są emocje, sama kwestia warsztatu muzycznego, podejście, pokazania się, różnych aspektów, żeby budować to napięcie cały czas. To są takie, że tak powiem, narzędzia, których należy korzystać, a myśmy się tego uczyli właśnie w szkole. Tak, i na Akademii Muzycznej w Katowicach. O, wow, yeah. Na której studiowaliśmy razem z Kubą Badachem. Jednym z gości dzisiejszego koncertu był z nami na jednym roku w Katowicach. Wiele czasu spędziliśmy sami, także tutaj no, świat jest mały, jeżeli chodzi o tak zwany show business i artystów. Wspomnieliśmy tutaj o wielu wybitnych artystach, ale na scenie przed chwilą była Doda ze Smolastem. Co sądzicie o tym duecie i o Dodzie samej? Super sprawa. Kibicujemy i Dodzie, i Smolastemu. To jest po prostu fenomen, że po prostu łączą się różne nurty, łączą się różne, że tak powiem, stylistyki. No i cóż, no jest sukces u Dody. My Dodę znamy wiele lat. No wiadomo, Smolast jest to artysta, no, powiedzmy, z jakimś tam, no nie takim długim stażem, ale jednak z wielkim sukcesem i kibicujemy. No być może też kiedyś razem zrobimy, kto wie, no jesteśmy otwarci na różne współprace, także ja uważam, że muzyka nie ma granic. Wszystkim artystom kibicujemy generalnie, nie ma takim, którym no nie kibicujemy, także cieszymy się z każdego sukcesu, bo wiemy, że to jest okupione i wielką pracą, i wielkim wyrzeczeniem, i poświęceniem, także coś wiemy na ten temat, tak, jeżeli komuś coś wyjdzie, ludzie to pokochają, no to naprawdę kibicujemy, trzymamy kciuki. Przede wszystkim jeśli chodzi o Dodę i Smolastego, to jest bardzo ładna piosenka, to jest melodyjna, ona jest zapamiętywalna, a właśnie o to chodzi o biznesie, żeby te utwory zostały nam w głowie, żebyśmy nucili, jak to się mówi, codziennie rano przy goleniu.
Tak. A młodsze pokolenie, taka Roxana Węgiel, która też tutaj zaprezentuje swoje, swój talent. Cudownie śpiewa, cudownie wygląda, bardzo mądra dziewczyna, znam ją też prywatnie, także cóż, no uważam, że no nam naprawdę ma wielki potencjał, żeby osiągnąć naprawdę wielkie sukcesy, chociaż już tak i tak wielkie osiągnęła, bo przecież z Eurowizją wszyscy znamy, tej juniorowej, także to jest jakby, no cóż, no kibicujemy, wspieramy całym sercem, całym duchem, jak to się mówi, spotykamy się często na trasie i mówimy też na wiele tematów, jak pisać, jak tworzyć, bo też no, przecież nas jako starych tam, że tak powiem, weteranów podpytują, jak to się dzieje, jak to zrobić, żeby zapisać taką piosenkę, żeby cztery pokolenia śpiewały. No właśnie, trzeba próbować. Przede wszystkim ma talent, o który dba, który pielęgnuje i rzeczywiście, który jest widoczny na scenie, bo też jest charyzmatyczną artystką i myślę, że kibicujemy ją z całego serca. No w takim razie my czekamy na jakieś ciekawe duety, współpracę z młodymi artystami, może raperami nawet. Tak, duety się już szykują, mamy nową płytę gotową, mamy też duety międzynarodowe przygotowane. Nie mogę dzisiaj nic więcej na ten temat powiedzieć, ale to będzie nam naprawdę prawdziwe wyjście smoka. I że tak powiem, proszę trzymać kciuki, bo muzyka nie zna granic i w ogóle i duety są, my jesteśmy duetem od lat, ale teraz dopiero będą duety, tak. Zobaczycie. W takim razie nie pozostaje nic innego jak czekać, no i pogratulować tego pięknego wieczoru. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiamy pięknie. Do zobaczenia na trasie oczywiście. Trzymajcie się, Gole z orkiestra się kłania. Miło się rozmawiało, buziaczki. Dziękuję Ci. Cześć Mawka, cześć Michał. Cześć. Cześć, witamy. Witam Was serdecznie. Prosto z parkietu Tańca z Gwiazdami na festiwal, ale również muzyczny. Powiedzcie, jakie emocje Wam dzisiaj tutaj towarzyszą? No nie tak prosto, no miesiąc prawie mija już. A my dalej tym żyjemy. Ja na pewno. No ja również, no słuchajcie, to były niezapomniane chwile. Fantastyczny finał, fantastyczny sukces i koniec tego programu, więc no my żyjemy tym jeszcze do teraz. Jak się czuliście z tym, że byliście tak blisko finału, a jednak zabrakło tej wisienki na torcie? W sensie finał, byliśmy w finale. Byliście w finale. Tak. Pierwszego miejsca zabrakło. W tym programie, już to wielokrotnie mówiłam, oprócz tej kryształowej kuli, czy tam pieniędzy, wygrywa się coś jeszcze. Ja do tego programu nie poszłam z myślą o wygranej, to jest prawda. Plus nie sądziłam, że dojdę tak daleko i to jest duża zasługa Michała. No i przede wszystkim tego, jak odebrali nas widzowie i jak nas polubili. I to jest chyba tą największą wygraną w tym programie. Ta realna sympatia ludzi i to, co oni też o nas piszą, co uważali o nas, o tym, co pokazaliśmy na parkiecie. A jak oceniacie waszych rywali na tym tanecznym parkiecie? Mówię tutaj na przykład o Roxanie, która mimo młodego wieku też wykazała się siłą i wolą walki. Wyśmienita. No słuchaj, świetny taniec, świetne przygotowanie, super choreografie. No można powiedzieć, mieliśmy naprawdę godnych rywali i sama obecność w tym finale to jest ogromna nagroda, sukces. My wygraliśmy dużo więcej. A ja przytoczę jeszcze to, co mówili jurorzy. Każda z nas, mówię tu o Anicie, mówię o Roxanie, była kompletnie inna. I to chyba powiedział Maserak, który gdzieś tam się przewijał, nie wiem, albo mi się wydawało. Każda z innego powodu też poszła, trafiła do tego finału. I że jesteśmy tak różne, a zupełnie inne drogi i inne rzeczy się liczyły. Powiedzcie, co teraz zajmuje Wasz czas, kiedy nie macie treningów, nie macie no występów tak naprawdę co tydzień. Co robicie? No słuchaj, ja wróciłem do pracy, Julia również, no też bacznie odpoczywamy, ponieważ szykują się kolejne duże projekty. No i co, wykorzystujemy ten czas, żeby właśnie trochę mieć fanu, odpocząć i spędzić czas razem. Mawka, mam nadzieję, że nie porzucasz tańca. Nie, no mi ten taniec towarzyszy od zawsze, nieprofesjonalny. Z profesjonalnym miałam do czynienia tutaj właśnie w programie i pod okiem Michała, ale ja kocham tańczyć. To jest moja miłość, to jest też dobra rzecz na odstresowanie, na endorfiny i ja kocham tańczyć po prostu. I to było widać. Powiedzcie mi jeszcze, kogo byście sędziom zobaczyli w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, która na pewno się odbędzie? Słucham. Mnóstwo swoich typów mam, ale nie na powiem. Na przykład? O. No. Da, ja jestem ciekawy. Tak? Mówiło się o Julii Żugaj, mówiło się o Blance solo. Podejrzewam, znaczy wypłynęło dzisiaj, że chyba Fagata, a nie jestem... Właśnie o to chciałam zapytać, co o tym sądzicie? Nic nie sądzę, wiem, że Karolina Gilon, jest duża szansa, że będzie. Roznerski może. Ja to wszystko powiem, co mi się wydaje. Wiesz co, no ja tak sobie patrzyłam jeszcze, kogo jeszcze nie było, ja tak sobie przeglądałam i tak... Myślę, o, ta osoba była super. Kurde, była już tam ileś lat temu, nie? Wiesz, zaprawdę.
wybór tutaj jest ciężki, bo wiele już twarzy się przewinęło przez ten format. Ja też słyszałam plotkę, że Doda może się pojawić. Widzielibyście ją na tym parkiecie? Ja tak. Ja się nie wypowiadam, bo nie wiem, z kim będę tańczył, więc trudno mi powiedzieć, żeby później. Czy Doda? Czy Doda będzie? Wydaje mi się, że super by było, gdyby była, no. Tak. A z kim chciałbyś zatańczyć? No nie wiem, naprawdę, to wiesz, zostawiam to produkcji, bo produkcja naprawdę świetnie dobiera tancerzy i gwiazdy i na pewno, tak jak dobiorą, to zrobią to bardzo dobrze. Wy jesteście tego najlepszym przykładem, właśnie. Dziękuję Wam ślicznie za rozmowę i więcej niż czemu, życzę udanej zabawy. Dziękujemy wzajemnie. Hej Margaret. Cześć. Jakie emocje Ci dzisiaj towarzyszą w tym wielkim dniu? A dzisiaj jest miło, spokojnie, ale też energetycznie, w sensie bez jakichś takich nerwów, które nieraz przy takich występach są, a dzisiaj jakoś tak na gładko. Ale też ja też słyszałam, że od rana już tutaj były próby, przyjazd do Sopotu i że podobno jesteście zmęczeni, znaczy na pewno jesteście zmęczeni, ale po tobie w ogóle tego nie widać. No, mam wprawę w tym, żeby nie pokazywać, że jestem zmęczona. Faktycznie jesteśmy w trasie. Wczoraj byliśmy na Kortowiadzie w Olsztynie. Pozdrawiam Olsztyn. Świetnie oddali energię. Olsztynianie, dzisiaj w sumie też zaraz jedziemy dalej na kolejny koncert, więc trasa koncertowa się zaczęła na grubo, ale ja to kocham, więc luz. I to widać, że to kochasz i widać też spektakularną stylizację. No musisz ją nam pokazać, bo jest dosyć odważnie. Powiedz coś o niej. Słuchaj, no ja po prostu dzisiaj podczas dzisiejszego występu promowałam dwie piosenki. Jedną Tańcz Głupia i drugą piosenkę Błyszczę. No i błyszczysz? Z mojego girls bandu Babie Lato z Brodką i Rozali. Trochę się śmieję, ale faktycznie cała jestem w brokacie, cała się błyszczę. No i co? I to powiem o tym stroju, jest skąpy. Jest skąpy, ale naprawdę ślicznie w nim wyglądasz. Powiedz, czy miałaś okazję obejrzeć jakieś występy na żywo? Kurczę, no właśnie my zazwyczaj artyści, tak się każdy się przygotowuje, później się mijamy. Tuż przede mną śpiewał Dawid Kwiatkowski, więc sobie potańczyłam do Café de Paris i było super. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się wrócić i posłuchać jakichś występów, więc to jest przede mną jeszcze. No właśnie, jak ty oceniasz to młodsze pokolenie Dawida Kwiatkowskiego, Roxanę Węgiel? Jesteś kochana, że mówisz młodsze pokolenie i mówisz Dawid Kwiatkowski. Jesteście w podobnym wieku? Nie. No. Jesteśmy w sumie. No właśnie. Nie, czekaj. Nie wiem. Nie, bo my zaczynaliśmy w tym samym czasie, w sensie, że obydwoje obchodziliśmy w tamtym roku dziesięciolecie, ale faktycznie Dawid chyba jest ciut młodszy ode mnie, ale to miło. Ale wiesz co, zostańmy w ogóle, to było miłe. Czyli ja w ogóle trzymam za nich kciuki i fajnie patrzeć, jak... I fajnie patrzeć, jak się rozwijają. Przed chwilą też mieliśmy okazję widzieć Dodę na scenie. Jak oceniasz z kolei tą artystkę? Doda, no jest... wredną cipunią, robi swoje, idzie po swoje i ostatnie jej też rzeczy mi się bardzo podobają, więc super. A duet ze Smolastym? Duet, to jest pytanie? Jak oceniasz tą dwójkę? A, że ich razem dwójkę? Wiesz co, no dobrze oceniam. Dobrze oceniam. To nie jest może coś, czego ja słucham, ale fajnie w ogóle, że takie kolaboracje dochodzą do skutku i że ta wymiana też trochę tych scen, no bo Smoła jest trochę takiej sceny urbanowo-hip-hopowej, że te rzeczy się krosują i to myślę, że jest bardzo fajne i potrzebne muzyce. A czy u Ciebie, Margaret, możemy się spodziewać jakichś kolaboracji ciekawych, nieoczekiwanych? Aktualnie pracuję nad tym, ale nie mam jeszcze odpowiedzi, więc nic nie zdradzam. Czyli musimy cierpliwie czekać. Tak. Dobra, no to my czekamy i dziękujemy ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.